Identyfikator podmiotu. SCP-3199. Klasa podmiotu. Euclid. Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie instancje SCP-3199 należy przechowywać w ośrodku 114 w komorze przechowawczej dla humanoidów klasy Keter, której ściany muszą być pokryte około 2-centymetrową kwasoodporną stalą. Między tą komorą a zabezpieczeniem drugorzędnym musi być odstęp co najmniej 2 metrów. Zabezpieczenie drugorzędne polega na zawieszeniu wszystkich żywych instancji SCP-3199 w solidnym bloku gęstej, przezroczystej substancji, aktualnie przezroczysta żywica akrylowa. Blok ten musi znajdować się na wysokości co najmniej 3 metrów, a bezpośrednio przed zabezpieczeniem drugorzędnym musi być usytuowany, uzbrojony członek personelu ochronnego przez cały czas. 8-znakowy kod dostępu może zostać udzielony poprzez dyrektora środka w celu umożliwienia dostępu do wstępnej przechowalni i obserwacji wyglądu i zachowań SCP-3199. Mimo to sprzęt CCTV wciąż jest zainstalowany w rogu każdej komory, by umożliwić zdalną obserwację. Zabezpieczenie drugorzędne ma być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Wszelkie oznaki agresji muszą być odnotowane i zgłoszone aktualnemu dyrektorowi ośrodka 114 tak szybko jak to możliwe. Procedura tymczasowego odzyskania jest zapisana w dodatku 3199-03. Eksperymenty z użyciem żywych instancji SCP-3199 są zabronione bez zgody co najmniej 2 członków personelu ze 4 lub większym poziomem upoważnienia. Od 6 grudnia 2017 istnieją 4 zabezpieczone instancje SCP-3199. Opis. SCP-3199 to gatunek świadomych humanoidów o aktualnie nieznanym pochodzeniu biologicznym. Mimo tego próbki tkanek wykazują genetyczne podobieństwa do kury domowej i szympansa. Instancje SCP-3199 są pozbawione owłosienia, pokryte cienką warstwą albuminy i posiadają wyprostowanie około 2,9 metra. Waga waha się przy 780 kg u dorosłych instancji i 360 u piskląt. Szyje SCP-3199 zdają się być przemieszczone i zdolne do obracania się o 340 stopni. Prawdopodobnie ze względu na naturę cyklu reprodukcyjnego SCP-3199. SCP-3199 są oportunistycznymi łowcami, czyhającymi na żywe istoty w odrębie aktualnie niezidentyfikowanego zasięgu. W odrębie 0,6 km od piskląt, które nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzałego. Średnia prędkość instancji rejestrowana jest na 25 km na godzinę. Przy kontakcie ze zwierzęcym lub ludzkim obiektem SCP-3199 podejmie próbę. Zmieniono. Degradując organy wewnętrzne i kości do formy płynu. Zwłoki są następnie transportowane do piskląt i wykorzystywane jako forma pożywienia. Zaobserwowano, jak instancje SCP-3199 produkują dużych rozmiarów jaja o blado-białym kolorze i gumowatym wyglądzie. Jaja te przechodzą pierw przez żołądek obiektu przełyk i ostatecznie jamę ustną, wychodząc wraz z lepką czerwoną substancją, początkowo uważaną za formę łożyska. Badania chemiczne ujawniły jednak, że jest ona silnie korozyjnym materiałem. SCP-3199 wykazują silne cierpienie podczas tego procesu, emitując dźwięki opisywane przez personel jako nie tak bardzo różniące się od krzyku. Prawdopodobnie przez biologiczny instynkt zapobieżenia wyginięciu SCP-3199 nieustannie produkuje nowe jaja w przypadku pustej przestrzeni. Ta anomalna właściwość nie posiada zbadanego limitu i może prowadzić do scenariusza transmutacji gatunkowej klasy LK. Sama terminacja SCP-3199 może zostać wykonana z relatywną łatwością. Jednakże fakt, że każda instancja posiada, niezależnie do wieku, jedno jajo w żołądku, skutkując przeżyciem co najmniej jednego osobnika przez cały czas, to czyni je niemożliwymi, trudnymi do zabicia. Próbki jaj wykazały niezwykłą odporność na obrażenia, pozostając widocznie nienaruszone po ekstremalnej tempej sile uderzeniowej. Wysokim nacisku przekraczającym 180 tysięcy funtów na cal kwadratowy. Wysoce precyzyjnych ostrzach, ząbkowanych i nieząbkowanych, w długim okresie wystawiania na kwas. Bezpośrednie użycie materiału wybuchowy zostało zaproponowane, lecz nigdy nie przetestowane. Wystawienie na wysokie temperatury skutkuje przyspieszeniem procesu wylęków, przez co detonacja została porzucona ze względu na ryzyko wywołania przełamania zabezpieczeń. Zobacz dodatek 3199-04. SCP-3199 przeklasyfikowany na Keter dnia 6 października 2017 po serii incydentów z przełamaniem zabezpieczeń.
Pierwotna metoda przechowawcza SCP-3199 z wykorzystaniem wody została zastąpiona aktualnym użyciem roztworu żywicy. Dodatek 3199-01 dnia 2017 o 5 wydał następujące postępowanie odnośnie SCP-3199. Wszystkie eksperymenty z próbkami jaj SCP-3199 są kategorycznie zabronione do odwołania. Jako iż okresy wylęgowe są zbyt nieprzewidywalne dla dalszych badań, a prawdopodobieństwo doprowadzenia do przełamania zabezpieczeń nieustannie wzrasta. Rada O5 podjęła wspólną decyzję o zapobieżeniu problemom u ich źródła i zatrzymaniu badań do czasu uzyskania nowych informacji. Dziękujemy za współpracę. SCP-3199 odkryto w Irlandia po zgłoszeniach o niezidentyfikowanej łysej istocie z lasów płaczącej niczym Banshee. Zgłoszenia skutkowały wysłaniem na miejsce MTF Omega-19. Zwanym także jako Omlet. Dwoje członków personelu stracono w akcji. Po znalezieniu ich wewnętrzne organy i szczęki były prawie całkowicie rozpuszczone. Podczas transportu SCP-3199 wydał na świat kolejne dwie instancje, co skutkowało kolejnymi 6 zgonami wśród personelu. Aktualnie nie wiadomo, jak powstała pierwotna instancja SCP-3199. Dokładniejsze zbadanie pierwotnego miejsca pozyskania oczekuje na potwierdzenie. Zobacz dodatek 3199-02. Dodatek 3199-02 dnia 2017 roku. Dokonano dokładniejszego przeszukania pierwotnego miejsca odnalezienia SCP-3199 w celu odnalezienia informacji o jego pochodzeniu. Lokalni mieszkańcy twierdzili, że badana rezydencja została założona w lesie przed kilkoma laty. Zespół polowy D-029 pozyskał kilka ważnych przedmiotów, w tym jedną torebkę różnych nitek i igieł o różnych kolorach i rozmiarach. W przybliżeniu 13 kurzych tuszy, w oparciu na zebranych połówkach i ćwiartkach, z precyzyjnymi nacięciami na podbrzuszu, szyi oraz udach. 6 tuszy było nadgryzionych ludzkimi zębami, w przypuszczalnie przypadkowych miejscach. Kilka pojemników, wliczając w to butelki po wodzie i plastikowe pojemniczki z niezidentyfikowaną wodnistą pastą. Pasta jest w kolorze ciemnego brązu i przy kontakcie z tlenem twardnieje i staje się lepka. Substancja oczekuje chemicznej analizy. Zeszyt formatu A5 marki. Ciężko podrapany ludzkimi paznokciami. Słowa otwórz, kiedy będziemy czyści, widnieją napisane na przodzie. 2 kurze pióra. Sam zeszyt składał się z 24 kartek standardowego papieru w linie, zapisanego nieanomalnym czarnym atramentem. 19 z tych stron składało się z różnych wzorów prostopadłościanów i prostych, wyglądających na dziecięce ilustracje przypominające SCP-3199. Na pozostałych 5 stronach widnieje dziennik nieznanej osoby zapisany dużymi liniami. Większość zapisków okazała się kompletnie nieczytelna. Jednakże jeden z zapisów datowany na 6.1973 zapisany był szczególnie starannie jak na standardy reszty. Jeżeli to czytasz, to jesteś szczęściarzem. Zieli nawet nie licho milionowa godzina od zabawy wspaniałej wszechstronności. Urwazna. Ludzkiego DNA da początek nowej erze. Silniejsze ucho, takie w której kosmia. Jedzenie i woda będą niczym nieszczęście przyszłości, gdy zrobimy więcej dla lepszej przyszłości. Naprawdę nie mam za wiele czasu. To powód, dla którego tak ci zazdroszczę. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Czas będzie trwał i trwała. Śmierć będzie życiem. Życie nowe, życiowe zmiany życia i piewstwo uśmiechu, świeżości. Nowe życie będzie od teraz częścią życia. Ostatnia strona składała się na kilka plam atramentowych. 13 przykładów napisów życie w różnych rozmiarach i 2 przypadki słów czy tego nie chcesz. Dodatek 3199-03, protokół 3422-B, gotowanie. Odnośnie wznowienia zabezpieczenia SCP-3199, następująca procedura ma zostać przeprowadzona w przypadku przełamania zabezpieczeń. Aktualnie znajdujący się w ośrodku personel poziomu 1 lub wyżej musi postępować zgodnie ze standardową procedurą zamknięcia i ma natychmiastowo przenieść się do ośrodka 113, aż do odwołania rozkazu. Ośrodek 114 należy wypełnić wodą destylowaną wraz ze środkami uspokajającymi klasy A. Zespół polowy Tango 306A zostanie zaalarmowany, przetransportowany i poinstruowany do pozyskania
wszystkich próbek jaj SCP-3199. Wszystkie żywe SCP-3199 zostaną uśmiercone na miejscu, a pozostałe po nich jaja zebrane. Wszelkie próbki jaj mają zostać przetransportowane do zewnętrznego pomieszczenia przechowawczego. Ośrodek 114 zostanie wysuszony, a personel sprzątający wysłany do dokładniejszego oczyszczenia terenu. Personel usiłujący uzyskać dostęp do ośrodka 114 przed tym procesem zostanie zatrzymany i odpowiednio potraktowany. Notatka. Niektórzy pracownicy wyrazili sceptyczność co do potrzeby aktualnego protokołu wznowienia zabezpieczenia. Aby to wyjaśnić, mamy powody do podejrzeń, że na zanurzenie w wodzie jest sposobem na ograniczenie anomalnych właściwości reprodukcyjnych SCP-3199. Wydaje się, że wchodzą one w stan obojętny w obecności cieczy o dowolnej gęstości i klarowności. Istnieją dwie teorie odnośnie tego zjawiska. SCP-3199 muszą skupić wszystkie swoje instynkty przetrwania na nieutonięciu. Możliwym jest, że znaleźliśmy lukę w ich własnej naturze. Drugą opcją jest to, że SCP-3199 odbiera ciecz wokół siebie jako pełną przestrzeń i w rezultacie tego nie produkuje jaj, gdy jest zanurzony. Druga teoria wymagałaby większego zużycia wody, gdyż wymaga ona, by SCP-3199 był w pełni zanurzony. Mam teraz nadzieję, że przynosi to co najmniej ulgę w metodzie zabezpieczania. Mówię w imieniu całego ośrodka 114, dr Watt, 6 grudnia 2017 roku. Usiądź tam. Proszę, jeśli chcesz. Robota była całkiem prosta. Żadnych dźwiękowych lub wizualnych zagrożeń, o których doktorkowie z ośrodka 114 by wiedzieli. Odwalili kawał dobrej roboty podczas zamiatania obszaru na czysto. Ale nigdy nie ma tak łatwo, czyż nie, monsieur? Lądowaliśmy koło 21. Mniej chłopakom powiedziano, że jeśli tego nie złapiemy, warto byłoby cyknąć fotkę lub dwie. Więc dali nam najlepszy sprzęt noktowizyjny. Wiem, że ma pan zdjęcia. Wiem, że coś masz. Nie masz obowiązku oglądania zapisów. Nie, nie. Ja wiem. To po prostu był dla mnie mały wstrząs. Proszę, kontynuuj. Znaleźliśmy coś po godzinie, jakby szop, ale bez blachy drewna. Wyglądał bardziej na ogromny kurnik, ale nie sądzę, żeby ten stwór ją zbudował. Raczej tylko się w niej zadomowił. I przypuszczam, że ty... Wbiłem tam od razu. Pewnie. To była późna zmiana. Chciałem to już mieć za sobą. Chciałbym móc powiedzieć, czemu tak zrobiłem, ale nie jestem w stanie się zmusić do żadnych wymówek. Naprawdę, naprawdę to zjebałem, monsieur. Przepraszam za francuski. Jest to całkowicie stosowne, biorąc pod uwagę cały kształt. Jednakże muszę poprosić o dalsze opisanie przedsięwziętych procedur. Jasne, jasne. Więc miałem dwóch ze swoich ludzi na tyłach. Szeregowy McLeod i starszy szeregowy Langley. Nalegali, byśmy byli tymi, co pierwsi zaatakują. Byli świeżo po treningu, dzieciaki. Powinienem już do tego przywyknąć, ale... Nigdy nie widziałem, żeby uśmiech zniknął tak szybko. To skąd wiedziało, że tam jesteśmy? Rzuciło się na szeregowego McLeoda i... jego pieprzone zęby prosto z głowy. Mam ten obraz przed oczami za każdym razem, kiedy mrugam, monsieur. Takie rzeczy się cięcie trzymają. Mogę cię zapewnić, że fundacja zapewni udogodnienia finansowe rodzinom straconych ludzi. Masz opisać drugi wypadek? Duncan, bardzo cię proszę o kontynuowanie. Im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy w stanie temu zapobiec w przyszłości. Ledwo zdążyliśmy zareagować, to już ciągnęło go po korytarzu po prawej. Myślę, że uderzyła we mnie adrenalina, bo zdążyłem wystrzelić tyle pocisków, że oderwałoby mu kawałek klatki piersiowej. I ten szpetny łeb pojawił się za rogiem. Widziałem... Zobaczyłem ten pieprzony księżyc w nowiu. Sam środek tarczy. Wydał z siebie najgorszy krzyk, jaki można było usłyszeć. Mam w domu piękne małe dziecko, panie doktor. Wie pan? Niepotrzebne szczegóły prywatne nie są liczone do procedury, kapralu. Czy mógłbyś... Mam pięknego małego chłopca, który lubi sobie czasami powariować w nocy, kiedy nie może spać. I wiesz co? Zawsze wtedy myślę o tym wrzasku. Widzę to w mojej głowie. Myślę o tym, co zrobiło. A jego tatuś patrzy na niego spojrzeniem, jakby chciał rozwolić mu głowę w ścianę. To byli dobrzy ludzie. Bardzo pana proszę, zabij to coś. Jeśli nie dla nikogo innego, to dla mnie, błagam. Notatka.
całego serca życzę powrotu do zdrowia rodzinom tych, którzy zginęli podczas pozyskania SCP-3199. Dodatkowo osobiście zalecam, aby kapral Duncan otrzymał preparat amnezyjny klasy B tak szybko jak to możliwe. Żadnych wymówek. Doktor E. Ewing, dyrektor ośrodka 114. Dodatek 3199-04. Log eksperymentów. Eksperyment 3199-A. Wystawienie na intensywne temperatury. Podmiot. Jedna próbka jaja od SCP-3199. Metoda. Podmiot przeniesiony do zabezpieczonej celi. Wewnętrzna temperatura stopniowo zwiększona o 7 stopni Celsjusza na minutę. Po około 9 minutach z jaja nagle wylęgły się pojedyncze piskle. Obecny personel szybko zareagował w celu zabezpieczenia nowej, powstałej instancji. Przez wysokie warunki termalne, które wpłynęły na fizyczny rozwój instancji, powodując jej dorośnięcie w ciągu 40 sekund, wyprodukowało dwie kolejne instancje SCP-3199. Odpowiedź ochronna była szybka i wszystkie trzy instancje zostały zatrzymane. Wszelkie dalsze testy termiczne z użyciem jaj SCP-3199 zawieszone do odwołania. Eksperyment 3199-B. Kąpiel w ciekłym azocie. Podmiot. Jedna próbka jaja od SCP-3199. Metoda. Podmiot całkowicie zanurzony w ciekłym azocie. Ochrona pozostała na posterunku, by zapobiec kolejnemu wypadkowi. Po około 45 minutach jajo SCP-3199 osiągnęło temperaturę minus 190 stopni Celsjusza. Po dwóch godzinach jajo zostało usunięte i umieszczone pod wysokim naciskiem. Rezultaty. Prasa hydrauliczna pracowała na nacisku około 9000 funtów na metal kwadratowy. Pęknięcia pojawiły się po 30 minutach od rozpoczęcia, zaraz przed pęknięciem jaja. Odłamki zostały zebrane i ponownie poddane prasie hydraulicznej. Nie wykryto żadnych śladów albuminy lub żółtka. Badanie tych pozostałości okazało się skuteczne w doszczętnym zniszczeniu jaja. Słowo dodatkowe. Tak jak dr Ewing elokwentnie stwierdzał wcześniej, nie pozwólmy, by małe zwycięstwa przysłoniły nam cały obraz. Mimo iż możemy cieszyć się z odkrycia, wciąż nie dostarczyło ono niczego o samej istocie. Dr Watt. Eksperyment 3199-C. Chemiczna analiza skorupy. Podmiot. 10 gramów drobno prasowanej skorupy zebranej z jaj SCP-3199. Rezultaty. Szczegółowe badanie chemiczne ujawniło ślady masy perłowej, szkliwa i obecnie nieznanej substancji związku węgla. Analiza mikroskopowa sugeruje, że sama skorupa składa się z ciasno ułożonych, uporządkowanych kryształów. Praktyczne wykorzystanie tego materiału jest obecnie rozważane.